panie drogi, usiądź lepiej. Budzisz bardzo, bardzo tłusty temat. Faworytka. Wprawdzie pojawiła się już kiedyś na kanale, ale nie była bordowa, a srebrna, bo był to Silver Line. Wiecie, jeśli mowa o faworytkach, no to były różne takie edycje i tamten egzemplarz właśnie to była taka dość rzadko spotykana wersja. W dzisiejszym filmie faworz, ale taki normalny. Taki, jakie najczęściej spotykało się na naszych polskich drogach. No aktualnie ten model, no to praktycznie już wyginął. I w ogóle tamten Silver Line był poliftem. Tutaj mamy przedlifta. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, bo jest to tutaj oglądać. Jest tutaj masa takich, można powiedzieć, grzybiarskich patentów. Zmierzymy sobie ten samochód raceboxem. Zmierzymy też wyciszenie. Oraz skoczymy na próbę autostradową. Skoda Faworyt 135L. Typ 781, o ile dobrze pamiętam, ale jeszcze faworytka wychodziła w wersji kombi. Była to Skoda Forman i w zasadzie to nawet Skoda Felicia jeszcze. No to była takim bardzo, ale to bardzo grubym liftem faworytki. Jeśli chcecie taką porcję bardziej precyzyjnych informacji, no to polecam film właśnie faworytki Silver Line. No w dzisiejszym filmie tutaj się przyjrzymy tej maszynie z bliska, ale w sumie też znajdą się jakieś informacje, na przykład, że to jest design Bertone. No Lamborghini Countach, czy tam Countach też był przez nich projektowany. No, taka faworytka. Proszę bardzo. Bordo. Emblemacik. Przedlift także trochę się różni od tej ostatnio prezentowanej. No ale co? Zderzaki mamy tutaj w kolorze nadwozia. O ile dobrze pamiętam, tam chyba na dole była jeszcze taka dokładeczka. No tutaj, proszę, tak to wszystko wygląda. Wloty każde, nawet te małe, są prawdziwe. Jest to najuboższa wersja wyposażenia. L, czyli Lux. Nie wiem, dlaczego Lux akurat się nazywa. Ale mimo wszystko mamy tutaj takie oto światła przeciwmgłowe. Nie wiem, szczerze mówiąc, też czy są one dołożone, czy fabrycznie tak wyszła. Ale tutaj mogę dobrze dziś pokazać halogen H4 dumnie made in Czechosłowakia. Zwróćcie uwagę, jak mamy tutaj kierunkowskazy, no to żarówy, jakie tutaj są bomby wielkie, bomby. No a tak patrząc na ten reflektor, no to widzę, że tutaj naprawdę odbywa się gruba walka inżynierów, jak ten strumień światła ma padać. Vintage, old school, jak zwał, tak zwał. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, czy komuś się podoba Skoda Faworyt, czy nie, myślę, że to jest kwestia gustu, ale trzeba przyznać, że jest to bardzo charakterystyczny samochód i taki z pewnością nie nijaki. Kiedyś jeszcze jak weszła na rynek, no to po prostu wyglądała bardzo nowocześnie. Był to samochód w rozsądnej cenie, rozsądna była też eksploatacja tego auta. Felgi mamy tutaj 13-calowe, rozmiar opon 165x70, chlapacze, Skody. Klimat tego auta jest naprawdę mocny, przepotężny, nawet gdy wejdziemy do środka. Ojejku, jak tutaj pachnie! Jeśli chcielibyście wąchać ten samochód częściej, to możecie spełnić swoje marzenie, bo ten wóz, jak mi właściciel powiedział, jest do oddania, jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia daję wam w opisie filmu. Ale dobra, najpierw wygląd zewnętrzny. Troszeczkę zawiasik tutaj, lekko tam cyka, lusterka charakterystyczne, emblemat Skody. Sporo tutaj znajdziemy emblematów Skody. Chlapacze z tyłu też olbrzymie, takie chlapatory. Też Skoda. Lampy z tyłu. Trójkolorowe, biało, żółto, czerwone. W Silver Line, no to były one takie rzadziej spotykane, dymione. Emblemacik 135L. Wersja L na przykład nie ma tutaj wycieraczki z tyłu, ale jest tutaj na przykład spoiler. Taki oto spoilerek. Proszę bardzo. To jest ciekawe, nie jest on plastikowy, tylko taki jakby gumowy. Zupełnie tak jak jest w Porsche'ach z tamtych lat. Tylko w Porsche bardziej chyba płowieją te spoilery, w Skodzie mniej. Trzecia lampa stopu, no też jest tutaj naprawdę niemałym grubasem. Zajrzymy do bagażnika. Proszę bardzo. Tak i do góry. Customowe głośniczki, ale na przykład to, podejrzewam, nie jest customowe. Wiecie, co to jest? Zauważyłem, że nie ma tutaj żadnego kabla po prostu idącego do budy i to jest po prostu takie, no, takie łączenie. Proszę bardzo, to jest klapa i ten fragment tutaj się łączy i tak prąd przepływa, dostaje się właściwie do tylnej klapy, by
zasilić przykładowo no, podgrzewanie tylnej szyby, czy na przykład też lampy. Próba autoserwa z pewnością będzie niesamowita, ale to jest mega niesamowite. Jest tak po obu stronach. Bagażnik ogólnie jest obszerny. Wiecie, nowsze hatchbacki może i mają większy bagażnik, ale tutaj jest naprawdę spoko pod względem pojemności. Troszkę nieregularnych kształtów jest. No raczej króluje tutaj taka surowizna w ogóle. Tutaj proszę, to wygląda jak termos jakiś. Ale nie, zdrowiutko. Tutaj jak pod spód zajrzymy. O, jeszcze to. Mamy pełnowymiarowe koło zapasowe. I z tyłu, miejsce z tyłu. No, gelenda. Efekt gelendy. W ogóle ta klameczka to się wydaje, jakby miała nam w dłoni zostać. Jest taka plastikowa na maksa. Ale tak na sprężynce, tak sprężyście. Spartańsko troszeczkę. No jest tutaj troszkę blachy, ale to jest miękkie. Tutaj jest miękko, bo to jest jeden element. Tutaj dopiero twardo. Kieptacka i proszę, no to po prostu jest, o Jezu, chyba ciężko wspanialszy element w tym samochodzie. Jest tak w czterech drzwiach. Jako iż jest to przedlift, no to środek mamy tutaj taki szaro-brązowy. Deska rozdzielcza też jest brązowa. Proszę bardzo, tapicereczka. O, w ten sposób. Kanapa z tego co widzę chyba jest tutaj składana, ale czy to jest aż tak istotne? Oczywiście korbotronik, wejdziemy do środka, no wiecie. Przedni fotel wyregulowany jest pode mnie. 198 cm wzrostu, no to rzecz jasna. No jest tutaj problem z miejscem. Proszę Państwa, wiśnia na torcie tego egzemplarza. Dekory, proszę bardzo, tutaj są takie dekory, ja to nazwałem, ze skóry węża. Tylko ogrodowego. Jezu, no tak grzybiarskiego patentu ja jeszcze nigdy w żadnym samochodzie nie widziałem. Jest to rewelacja. Ja powiedziałem właścicielowi aktualnemu, żeby broń Boże tego nie ściągał, nie ruszał. Zagłóweczki, nawet sportowe z takim otworem i przestrzeń pasażerska z przodu. Jest klimatycznie, ale jest mega, mega spartańsko. Szczerze mówiąc, ten Silver Line, co kiedyś był przeze mnie prezentowany, no to wydawał się jakiś taki troszeczkę bardziej przytulny chyba. Jest straszny dziad, straszny dziad. Ale to właśnie mi się tutaj najbardziej podoba. Petrolheada ostatnio vintage, też W124, to 36-letni samochód. Tutaj 33. No pięknie. Boczek drzwiowy. Jest surowizna. Ktoś sobie tak głośnik zamontował, jest surowo na maksa. Znowu ten element. Wszystko tutaj jest miękkie, no i blacha. I fotel kierowcy. Bardzo wygodny, jest to taka pufa. Materiał w sumie neutralny, taki trochę szorstki, altankowość. Kierownica, nie jestem pewny, czy nie występowała ona przypadkiem też w pierwszych Felicjach jeszcze nawet. Dobra, wejdziemy do środka. Tak, tutaj mieści się prawie dwumetrowy Petrolhead. Generalnie, no mógłbym tutaj bardziej pionowo siedzieć, no i z tyłu by było troszeczkę więcej miejsca, ale za obszerny samochód to po prostu nie jest. No, proszę bardzo. Ole. Elegancko. Kierownica ma strasznie cienki wieniec, ale na przykład gdybyśmy mieli wypadek i byśmy w tą kierownicę wlecieć mieli, no to przynajmniej zębów nie powinniśmy stracić, bo jest ona bardzo, bardzo elastyczna. I proszę, no taka smutna, smutniutka. Mam nadzieję, że na przejściu granicznym w Kołbaskowie chociaż troszeczkę rozweseli. Liczniki, pełno kontrolek, nie mamy tutaj obrotomierza, zegarek. Jezu, taka surowizna, deska rozdzielcza. Trochę podobna jak w Golfie dwójce, trochę jakby w Lancii Delta. Delta. Jest miękka, ale troszkę trzeszczy ogólnie to wszystko. Nie, nie, tutaj nie trzeszczy, a tutaj jest już twardo. Ten i ten element są czarne, ale te wnęki i cały tutaj dół i góra to brązowizna. Kolejny taki ciekawy patent. Ktoś tutaj przyklejał sobie różne monety. Nawet jest tutaj Fenig jakiś niemiecki. Norge, Espana. Proszę bardzo, czyżby ten samochód zwiedził te kraje? Proszę bardzo, Święty Krzysztof. Na kluczyku też jest berloczek. Nawiewy. Regulowany do góry i w dół, ale też o, w ten sposób. No taka po prostu, takie lata 80. Tutaj kieptaca. Klimatronik, tu jest taka przestrzeń, lekko się to rusza. Gałęzjusz jest naprawdę długi,
długi, cienki, ale długi. W ogóle to jest bardzo ciekawe, że na przykład teraz chcemy sprawdzić, czy jest luz. No niby jest. Nie, to jest pierwszy bieg. O, drugi. No taka średnio precyzyjna tutaj jest lewar, średnio precyzyjny. Analogowy ręczny. Tutaj proszę, uchwyty na pasy trzeba uważać, bo jak się ręczny spuszcza, no to czasami pasy tutaj zahaczają. Znaczy pasy, wiecie, te mocowania. Tutaj jeszcze, proszę, taki schowek. Kurczę, na amortyzatorku. Dobra, zajrzymy jeszcze pod maskę. Prezentując ten samochód, czuję się, jakbym wsuwał jakiegoś ziemniaka surowego, niegotowanego. Ale myślę, że po surowym ziemniaku bym się później źle czuł. A tutaj myślę, że wrócę do domu naprawdę uchachany, zadowolony. Pod maską mamy tutaj silnik 1.3, wolno ssący na gaźniku. I tutaj taka mała uwaga, Polift, czyli ten Silverline, który wcześniej wam prezentowałem, nie miał gaźnika, miał inny wtrysk, ale tutaj pełen old school, także co można powiedzieć, pełna kontrola. W ogóle ten silnik pochodzi ze starszych Skód. Ja na Skodach starszych się za bardzo nie znam, ale chyba miała one oznaczenie 120. No wiecie, że tutaj z przodu był bagażnik, a z tyłu silnik. Po lifcie można tutaj znaleźć jakieś różne wagowskie części, ale tutaj z tego co widzę, no to wszystko tutaj made in Czechosłowakia. 58 koni mechanicznych i chyba 94 Nm, a lepiej być precyzyjnym, wolę to sprawdzić. 94 Nm, niby nie za wiele, ale ten wóz waży 840 kg, więc jest naprawdę lekki. O, proszę. Normalnie sobie kamerując, opowiadając. No i można jeszcze zobaczyć, jak ten samochód sobie po prostu jedzie teraz. Skodzinko, nie bój się, nie uciekaj. Skoda zombie z otwartą maską jedzie sama. Pozamykamy. Oparłem się o maskę i proszę bardzo, już cały samochód mi odjeżdżać zaczyna. Jeśli chodzi o osiągi, przyspieszenie do pierwszej setki. Podobno, według deklaracji producenta, no w 91 roku powinno było wynosić 14 sekund. Taka jest moja deklaracja, jeśli chodzi o prędkość maksymalną. 150 km na godzinę wpisane, jakoś tak sporo. Myślę, że ten samochód będzie szybszy od ostatnio testowanego Silverline'a, ponieważ tam były dołożone 15-calowe felgi, alufelgi z Golfa Trójki, szerokość opon 195, no cięższe wielkie koło, tutaj lżej, trochę bardziej aero, jeszcze taki wiaterek, ciekawe z której strony to będzie na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Z pewnością będzie się działo, ja się przenoszę pod granicę, a wy tutaj może macie test wyciszenia. O, tabelka z testów wyciszenia jest uploadowana, w opisie filmu link, możecie sobie zobaczyć, jak wypadła taka faworytka na tle innych samochodów. To nie jest to najcichszy samochód, jaki prowadziłem, ale to nie jest tutaj tak aż istotne, nie jest to priorytet. Gdy rozpoczęto produkcję tego samochodu, miał być to po prostu rodzinny, praktyczny i rozsądnie skalkulowany samochód. To co? Palimy i może przy tym soundcheck. Jeśli chodzi o dźwięk silnika, jest tutaj coś takie rezonowanko nawet. Czekajcie. Ojejku. Dziko. Światła. I będziemy jechać.
Wiecie, ten kokpit to wszystko? 13,6 sekundy do setki, aż się nie chce wierzyć. Może gdyby tak się spiąć, wiecie, ja tam nie pałowałem tego samochodu kilka razy do setki, by tam się spinać nie wiadomo jak. A taki rekreacyjne pomiary, rekreacyjne. 100-200 raczej nie będziemy mierzyć, ale 100-150 może, może. No i dobra, ciśniemy. Nie ma obrotomierza. No i Nissan niestety strasznie tutaj muli. To jest w ogóle niezaliczony egzamin na prawo jazdy. Przykro mi. Führerschein. Dix. One. No wiecie, tak mówię, bo to Niemczuch. Ciekawe jest tutaj przekłamanie licznika, bo jadąc 70, według GPS-u jest 77 prawie. Także musimy tutaj się pilnować. No szkoda, na miniaturce będzie niższy wynik z prędkościomierza. A według GPS-u... Oj, pociśniemy! Ja coś czuję, że w ogóle te 150 to tutaj na luzaczku będzie. Na luzaczku. Wiaterek dzisiaj mamy boczny. No i tutaj ograniczenie, no bo wiadomo. Rękaw. Czy połowa taka faworytka? No, sam nie wiem. Ja bym z ciekawości chyba zatrzymał, popytał, co tu się dzieje. O, już w sumie z drugiej strony ktoś miał tutaj jakiś coś odwalać dziwnego. Skodą faworyt? Niemcy tutaj grubo patrzą, co to jest. Panowie, spokojnie. Żaden przemyt, ja tylko tutaj chcę sprawdzić, czy to paczkę 9 poleci. O! Dobra. Ciśniemy od razu. Niemiecka strona. Odcinek bez ograniczeń prędkości. O, i 130 to już tak ciężko ma z godzinka. Ale nie ma co się dziwić, no. No i 147 do drugiego mostu, prawie Vmax. Kurczę, 100-150 się nie zmierzyło, ale to nic. Nie, ja tutaj chcę mieć po prostu większą kontrolę nad prędkością. Szczerze, nie ma takiego szału, jeśli chodzi o jakieś takie prędkości autostradowe, ale może zbadamy sobie jeszcze prędkości obrotowe. No tutaj depnę na przykład, tak z piątego biegu. Tutaj muszę zwolnić, bo ktoś pędzi lewym pasem. Ja się tutaj boję trochę tego lewego pasa, szczerze mówiąc. O, jeszcze Tuareg. No nie. No to takie wyprzedzanie ciężarówki jest w czwartym biegu. Dobrze tutaj słychać, kiedy gaz cisnę do dechy. O. No i dobra, nie. Tutaj sprawdzimy sobie prędkości obrotowe. Dobrze, jakich 120 według... Ja pierniczę! Ja ciągle nie sprawdziły te prędkości obrotowe, że tak wkręciłem, a tu obrotomierza nie ma przecież. Kwarc, Czechosłowakia. No nie, to ja nie wiem, to ja tu muszę chyba na przetrzymanie pojechać. Najlepiej ja bym tutaj urządził jakąś taką mini zasadzkę na kogoś. O! Na Tiguana. I zanim w cieniu aerodynamicznym pocisnąć. Tak się
powoli napędzamy, ale teraz jest pod górkę na przykład. I to już tutaj przy 140 pod górkę to już jest rzeźba. Dobra, może tutaj tak porządkowo pociśniemy na piątce. No jakiś deszczyk zaczyna nawet padać. Ja nie wiem, czy piątka tutaj nie jest nadbiegiem. Już nie pamiętam, jak było kiedyś na próbie. No nie, bez bocznego wiatru to te 150 by takie było naprawdę na prostej, no byłoby. Ale tak to ciężko tutaj jest więcej, no wiecie, no kurczę, jak mamy tutaj deklarowane 150, a ja 146 cisnę, no to nie ma co się dziwić, że już jest, kurczę, taki koreczek. Nie powiem gdzie. Jeśli chodzi o prowadzenie przy takich prędkościach, ja wiem, układ kierowniczy za precyzyjny nie jest. Zawieszenie do najsztywniejszych na świecie nie należy. Ciekawe, nie sprawdziłem, jaki jest tutaj współczynnik oporu powietrza, ale może jak Bertone projektował ten samochód. Wiem, że hamulce są Ekebono. Żartowałem przecież. Nie, ważne, że tutaj w ogóle są jakieś hamulce. Nie wiem, tak kurczę na tą czwóreczkę bym zrobił, ale troszkę strach. No, tutaj w miarę równo. Zaraz będzie zjazd z górki. I chyba nawet zrobimy tak, że w cieniu aerodynamicznym za ciężarówką pociśniemy i potem z góry powinniśmy te 150 dziabnąć. No już 148 jest. Ale się podnieciłem, Jezus Maria, ja pierniczę. No i dobra. Dobra. To jest też osłonięta trochę droga po bokach. Jest! Idzie. Będzie 160? Patrzcie, 158. Faworytką. Dobra, 159 km na godzinę według GPS-u przez chwilkę, ale było. Nie no, piękna sprawa, nie wiem, czy ten samochód w ogóle za swojego długiego życia tyle jechał. Oj, nie wiem, ciężko. Zjeżdżamy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln, ale taki sprinterek mógłby mi się tutaj trafić w cieniu aerodynamicznym. O, cole jeszcze. Szkoda, że cole nam za cień aerodynamiczny nie posłużyły. Ten wóz w miarę dynamicznie się tak odpycha. Jak jeździmy po mieście, no wiecie, te 13 coś sekundy do setki, to nie jest taki tragiczny wcale wynik. Spodziewałem się gorszego. Yeah. No i pięknie. Ale to też wrażenia potęguje kiepskie wyciszenie tego samochodu. No i całe te, cała ta otoczka i soundcheck. Jak w Szybkich i Wściekłych. Czeska edycja. Nie no, mógłbym normalnie grać w jakimś pościgu, w jakimś czeskim filmie. Ale to byłby chaotyczny i dziwny pościg. Czeski film i pościg za faworytką. Albo może to ja bym kogoś gonił? Nie wiem. Ojej. Ale rezonuje. No nie, proszę Państwa, już się więcej nie dało pojechać niestety. Ale mimo wszystko próba jak najbardziej zaliczona. 159 km na godzinę według GPS-u. Ale tutaj daliśmy po gaźniku konkretnie, muszę przyznać. Nie no, pięknie sobie fura poradziła. Dobry wóz. No i co tutaj? Tak, to jest ciekawe, bo to wszystko wewnątrz, to się po prostu takie wydaje, ojejku, no surowe, no takie bezczelne, no tak jakby miało do nas przeklinać, jakby umiało mówić. A tak ten samochód się tutaj pójdą niesamowicie. Wnętrze tutaj nie pasuje do takich prędkości, zdecydowanie nie. O, tak żeby ze stówką jechać, to spoko. I dobra, w tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten wóz, jak i ta cała prezentacja z próbą autostradową Wam się niesamowicie podobały.
Było to coś niesamowitego? Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.